Dzień dobry wszystkim. Straszny hałas. Ja właśnie sobie dotankowałem AdBlue, bo miałem mało już. Kierunek Ukraina za moment. O, auto pod dystrybutorem. Deszcz zaczyna padać. Ja chciałem sobie iść pobiegać. Teraz się dowiem, czy to jest prysznic, ale najpierw idę coś zjeść. Chociaż, no nie wiem. No i dzisiaj muszę walczyć z tą Ukrainą, żeby się tam dostać, także... Na granicy od razu mówię, że nie będę za dużo nagrywał, bo jakbym wyskoczył z takim aparatem, to by mnie tam od razu kurna spacyfikowali, podejrzewam. Ale będę wam zdawał relację mniej więcej na bieżąco, co tam się dzieje, jak to wygląda. Sam do końca nie wiem, bo jadę pierwszy raz. Ale fajnie. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie, które lubię. A tymczasem idę coś zjeść. Może szału nie ma? Już nie jest takie złe. Powiem wam później, jak skonsumuję, bo jestem głodny. Obiad nie był zły, jak na taką zwykłą w knajpę, na stacji można by rzec. Ta golonka była w miarę dobra, dobrze doprawiona, tylko że trochę sucha, bo wiecie, no jak to leży na takim podgrzewaczu cały dzień, to no, do tej golonki z grilla pod wrzosem to się nie umywa, ale i tak było dobra, smaczna. Ziemniaki dobre, żyrek bardzo dobry, 25 zł za to zapłaciłem, także naprawdę nie ma tragedii. Tanio i w miarę dobrze. No, na pewno lepsze niż te wszystkie hot dogi i zapiekanki. Zdrowsze. 12.30 jest, ja ruszam w stronę Korczowej. No i atakuję Ukrainę. Także dzisiaj będzie pewnie przygody na granicy, ale o tym później. Sytuacja prezentuje się tak, że właśnie sobie zrobiłem przerwę na parkingu, tutaj niedaleko granicy 40 km, bo musiałem zmontować odcinki dla Przemka na poniedziałek i na wtorek, ponieważ będę na Ukrainie. Nie będę miał mu jak tego wrzucić. W ogóle to zapnę pasy może. Tak sytuacja wygląda, że jadę właśnie na granicę, atakować granicę i będziemy się bawić teraz z przejściami, odprawami i tak dalej. A ja właśnie wrzucam już Przemkowi materiał Maneta, także za chwilę będzie miał. Będziecie mieli co oglądać. Wiem, że wy to oglądacie później. Były takie sytuacje, że po prostu w piątek i w piątek chyba dwa razy nie było odcinka. Ale postanowiłem sobie, że nie będę przeginał i jednak zdrowie ważniejsze, no a ta praca to jest jednak moja praca główna i ją muszę szanować najpierw, a dopiero potem resztę. Że myślę, że większość myślących, inteligentnych osób zrozumie, dlaczego nie było odcinków. Lepiej, żeby nie było odcinków, niż jakbym walił bez snu. Takie jest moje zdanie. No, a ja tymczasem sobie dalej kontynuuję podróż. Pogoda niestety taka, jak widać. Pada, cały czas pada. Słuchajcie, jeszcze jestem po stronie polskiej. Czekam do pierwszej kontroli. Do pierwszej kontroli czekam. Żołnierz tutaj będzie mnie ogarniał zaraz. No i kolejka jest sobie. Patrzam, co tu się dzieje. Odezwę się do was, jak przejadę za to wszystko. Po stronie polskiej jeszcze się tak nie boję, nie? Nakręcić, ale po ukraińskiej to nie będę wyciągał kamery. No nie. Przesuwam się do przodu. Nie, muszę ułożyć ten aparat, w ogóle lampę by skąd zamknąć. O, teraz mogę do was rozmawiać. Słuchajcie, jaka historia. 23, a ja dopiero się odprawiłem. 7 godzin mi to zajęło. Dzisiaj ci celnicy to się ruszali, jakby chcieli, a nie mogli. Tutaj mieli problem, tam mieli problem. W sumie nie było tak źle, bo miałem gościa, który mi pomagał i tłumaczył co i jak, z Ukrainy de facto. Wyjaśnił mi co i jak, także nie było tragedii, ale trochę mi zeszło. Generalnie cała procedura wygląda tak. Mam trochę czasu, bo za 15 minut dopiero będę mógł zatankować, a nie dojadę do Lwowa na tym paliwie, więc muszę poczekać te 15-20 minut. O, bliżej 15. Generalnie cała procedura wygląda tak. Wjeżdżając na granicę, najpierw mamy stronę polską i na stronie polskiej najpierw dajemy chyba paszport gościowi. Gościu nas tam... A, waga jest najpierw. Przejeżdżamy przez wagę, potem dojedziemy do następnej budy na paszport, wjeżdżamy w rajki. No i on tam nam robi paszport, wjazd i tak dalej, i tak dalej.
oddaję nam ten paszport, z papierami idziemy do celnika. Do celnika bierzemy sobie CMR-ki i EX-a i chyba faktury, że towar jest zapłacony. I on tam nam wszystko ogarnia, stempluje, oddaje, tam chyba sobie EX-a zabiera, więc EX-a trzeba skserować sobie na tutaj gdzieś. EX-a zabiera i jedziemy na stronę ukraińską. I tutaj zaczyna się generalnie cyrk. Znaczy cyrk, w sumie szybciej poszło niż po stronie polskiej mi na ukraińskiej, ale jest więcej do roboty. Żebym sobie to przypomniał teraz, żebym wam nie pomylił, bo trochę tego było. Najpierw wjeżdżamy na stronę ukraińską, dostajemy od gościa taki świstek, tak zwaną obiegówkę, jak oni to tutaj mówią, na której zbieramy wszystkie stemple po wszystkich, kurde, urzędach i tak dalej. Potem z tym idziemy do celnika? Nie. A, idziemy do gościa, co zbiera też coś tam z paszportami, sprawdza nas i tak dalej. On to musi nam podbić, bierzemy dowód rejestracyjny. No i tam wbijamy, podbija. Potem gościu nam sprawdza auto, ewentualnie plomby, zagląda do auta, tam coś tam, coś tam. Oczywiście jest tradycja, ale powiedziałem, że nie mam i nie wziął. I potem idziemy już do, do celnika. Nie tyle do celnika, co już jedziemy na parking i zaczyna się kocioł. Bo u mnie wyglądało to tak. Wjechałem z tym towarem, poszedłem odebrać kwit z wagi. Odebrałem kwit z wagi, to potem musiałem iść po stemple do radiologa. Wziąłem stemple od radiologa, to potem musiałem iść do celników. U celników oddałem EX-a, jakieś inwojsy, CMR-ki. Celnik zabiera jednego inwojsa, jedną CMR-kę. Jak to oddałem, on tam postemplował to wszystko i dał mi do plombownicę do plombowania, bo plombę musiałem sobie założyć i plombownicę do plombowania i zapłacić 5 euro musiałem. Więc zapłaciłem to się te 5 euro, poszedłem zaplombować auto i jedna mi tam podbiła, ten gościu mi tam żółtym mazaczkiem zaplombowane. No i wróciłem do celnika. Do celnika jak wróciłem, to gościu tam tylko popatrzył, oddał mi to wszystko, podstemplował jeszcze tą obiegówkę, bo tą obiegówkę musi podstemplować, nie leć mi nigdzie. I jak podstemplował obiegówkę, to mogę już wyjeżdżać, generalnie. Tylko pamiętajcie, żeby te stemple, które idziecie tam do radiologa, czy tam gdziekolwiek indziej, tam jest ich kilka, jak te stemple zbieracie, to żeby one były na CMR-ce. Jak ich nie ma na CMR-ce, to potem się robi ząg. I to tyle. Zatankuję się, bo dużo nie będę tankował, bo zatankuję może ze 20 litrów, 30 może. Jak się zatankuję, to jadę do Lwowa tankować. No, mi aparat leci. No i będę tam się odzywał już z drogi. Mało czasu mi... I w ogóle taka sytuacja, bo mi pokazuje zegar 22.54 i gościu mówi, że 10 po 12 będzie można tankować. I ja wróciłem do auta, mówię, dobra, spoko, okej, ale tak patrzę, mówię, nie, no nie będę półtorej godziny czekał. Zapytam się go, czy mogę tankować za gotówkę tam te 5 czy 10 litrów. Gościu mówi, no jak, nie będziesz czekał? No mówię, 15 minut jest. Ja tak patrzę, przecież na Ukrainie jest inna godzina, jak się okazuje. No. To tyle z relacji bieżącej. Dzisiaj wiem, że się nic nie działo. Teraz się zacznie. Nocka. Tą nockę podzielę pomiędzy dwa vlogi i to, co się będzie działo jutro, ale będzie intensywnie i mało snu. Tymczasem czekam. Tak na dobranoc opowiem wam jeszcze jedną historię. Ponieważ tak sobie myślałem, że zacznę kolejny odcinek, jak się będzie widno robić już. A niedługo się będzie robić widno, bo tu na wschodzie jestem. 4.38. Jadę. Wcześniej przede mną widzę, tam zawracał radiowóz, sobie jedzie. No ale jechali na sygnale. To jest coś, co mnie rozpierdziela także w Hiszpanii bodajże. W Hiszpanii nie mają mrygającego sygnału, tylko ten sygnał mają ciągły. I no, człowiek, który widzi, że jedzie przed nami jakiś radiowóz na sygnale, mu się nie spieszy, jedzie przed nami, no to tak, ja odnoszę wrażenie, jakby chciał zatrzymać do kontroli i nigdy takiego czegoś nie wyprzedzam, bo to potem kurna wyprzedzisz, oni będą mieli pretensje, że wyprzedziłeś, że oni się chcą skontrolować i tak dalej, i tak dalej. Tu gościu wyjechał i sobie jechał i policja w ogóle na Ukrainie ma na z tyłu na klapie taki napis,
które wygląda jakby, nie wiem, jak te wyświetlacze niemieckie czy polskie w nocy, że follow me czy coś tam, ja ruskiego nie znam, nie? No i myślałem już, bo jadą, przede mną jadą, zwolnili trochę, także ich doszedłem i nagle tam po ileś tam, po jakimś tam czasie gościu włącza kierunek i zjeżdża na prawo. No to mówię, kurde, no może też chcesz, może mnie chce skontrolować. Skręcam w prawo za nim, a on nie, on wyjechał, jedzie dalej. No to już wtedy wiedziałem, że generalnie to miałem go wyprzedzić, bo on mnie puszczał. Ale co się stresu najadłem, to wam powiem, że się obudziłem aż tej Urskiego. Już mi się trochę przysypiało. Kolejną rzeczą z takich ciekawostek na dziś to jest to, że moja wbudowana nawigacja w momencie, kiedy chcę wpisać nazwę miejscowości ukraińskiej, zacina się i nie chce działać. Nie wiem jeszcze, jak sobie poradzę z rozładunkiem, bo z samą agencją celną sobie poradziłem w ten sposób, że walnąłem sobie, wyznaczyłem sobie trasę na Google Mapsach, jeszcze jak miałem internet na granicy. No i jak część z was wie pewnie, to po wyłączeniu internetu on nadal nas będzie prowadził do celu. Tylko tak niedokładne będą trochę te mapy, ale doprowadzi do celu. Także no, jadę sobie na razie na Google Mapsach, nie stresuję się, aczkolwiek myślę, że jak się odprawię, to na rozładunek będę jechał w stylu koniec języka za przewodnika. Może być ciekawie. No i to tyle na dzisiaj. Więcej relacji z Ukrainy w jutrzejszym odcinku. Tymczasem wam życzę dobrej nocy. Widzimy się jutro, a ja jadę dalej. Na razie. Wow, to na francuskich tablicach!